Dziesięciu komunistycznych działaczy w Polsce, opowiem dziś o ludziach, którzy w trakcie II wojny światowej działali dla Armii Czerwonej bądź dla Związku Radzieckiego, a po wojnie trafili do Polski, aby zrewolucjonizować nasz system z tego propolskiego na proradziecki. Stanisław Lisowski, urodzony w polskiej rodzinie jako syn żołnierza armii carskiej Ignacego, w 1920 roku w Kiszyniowie ukończył gimnazjum i w kwietniu został słuchaczem oficerskiej szkoły inżynieryjnej w Leningradzie. Walczył na różnych frontach wojny domowej. W 1941 roku dowódca pułku pontonowego w walkach z Niemcami, szef oddziału w sztabie frontu leningradzkiego. W kwietniu 1944 roku został Skierowany do Wojska Polskiego i wyznaczony na stanowisko szefa wojsk inżynieryjno-saperskich I Armii Wojska Polskiego. 13 września 1944 roku został awansowany na generała brygady. Przeszedł cały szlak bojowy I Armii. Włożył wiele trudu i inwencji w tworzenie wojsk inżynieryjnych Ludowego Wojska Polskiego, wyposażenie ich w sprzęt i środki oraz przygotowanie do działań bojowych. Był głównym organizatorem rozminowania Warszawy i terytorium kraju oraz odbudowy szlaków komunikacyjnych i w tym przede wszystkim mostów. Został odznaczony Orderem Virtuti Militari i Orderem Lenina. Nikolaj Abramow od 1915 roku w rosyjskiej marynarce wojennej wziął udział w I wojnie światowej. Od 1917 roku członek rosyjskiej socjaldemokratycznej partii robotniczej uczestniczył w szturmie na pałac zimowy, uczestniczył w wojnie domowej w Hiszpanii. W latach 39-40 był zastępcą szefa sztabu Floty Czarnomorskiej. W 1941 roku wziął udział w obronie Sewastopola, następnie w latach 1942 44 był dowódcą bazy floty białomorskiej w Jokandze. W sierpniu 1944 roku został oddelegowany do Polski jako dowódca polskiej marynarki wojennej. Zajmował się organizacją struktur i zabezpieczeniem stoczni. W maju 1960 roku został przeniesiony do rezerwy. Kierował leningradzką sekcją weteranów wojny w Hiszpanii. Jest to tak naprawdę twórca polskiej marynarki wojennej po wojnie Władysław Korczyc. Prawdopodobnie był uczestnikiem rewolucji październikowej. Wzięty i torturowany w niewoli od 9 maja 1938 roku do 1940 roku w okresie Wielkiej Czystki przeżył, gdyż udawał obłąkanego. Podając nazwiska Strylogii Sienkiewicza od 1940 roku ponownie na stanowiskach w szkolnictwie wojskowym. Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej powierzono mu dowodzenie 245 Dywizją Piechoty, którą dowodził w przeciwuderzeniu pod Starą Russą w sierpniu 1941 roku. Rozumiecie? Gość, który został zwolniony z więzienia, bo był obłąkany, został dowództwo wojskowym. W maju 1944 roku został skierowany do Wojska Polskiego i w dniu 22 maja wyznaczony na stanowisko szefa sztabu pierwszej Armii Polskiej w Związku Radzieckim. 8 lipca 1945 roku został pierwszym szefem sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Jednocześnie w grudniu 1949 roku był wiceministrem Obrony Narodowej. Wojsko Wojsku Polskim Awansował do stopnia generała dywizji początkowo był nastawiony do wojska polskiego sceptycznie i był niezadowolony ze przeniesienia. Z czasem zaangażował się w jej rozwój i uległ opolaczeniu. W końcowym okresie służby pozwalał sobie na rozpamiętywanie krzywd doznanych w Związku Radzieckim. Stanisław Popławski w latach 1927-1930 był słuchaczem charkowskiej szkoły wojskowej czerwonych Starszyn imienia wszechukraińskiego. CKW. Podczas wojny niemiecko-radzieckiej walczył na wielu frontach. We wrześniu 1944 roku został skierowany do wojska polskiego w stopniu generała majora. Dowodził drugą armią wojska polskiego, a następnie pierwszą armią wojska polskiego. W walkach o wyzwolenie Warszawy, na wale pomorskim nad Bałtykiem, Odrą i Łabu oraz w Berlinie. Czterokrotnie ranny i trzykrotnie kontuzjowany po zakończeniu działań wojennych pełnił funkcję dowódcy śląskiego okręgu wojskowego. W czerwcu 1956 roku dowodził oddziałami wojska tłumiącymi wystąpienia robotnicze w Poznaniu. W latach 47-56 był posłem na Sejm ustawodawczy z ramienia Stronnictwa Ludowego, później Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Następnie poseł na Sejm PRL pierwszej kadencji, prezes Naczelnej Rady Łowieckiej Polskiego Związku Łowieckiego. Jerzy Bordziłowski. 1 września 1919 roku wstąpił do Armii Czerwonej i został wcielony do 422 pułku piechoty. W składzie tego pułku walczył po stronie radzieckiej w wojnie polsko-bolszewickiej. We wrześniu 1920 wstąpił do oficerskiej szkoły wojsk inżynieryjno-saperskiej w Kijowie, którą ukończył w 1922 roku. W trakcie służby w tym batalionie wstąpił do Rosyjskiej Partii Komunistycznej. Był represjonowany w czasie Wielkiej Czystki po napaści Niemiec na związek. Radziecki, mianowany początkowo pomocnikiem, a następnie szefem wojsk inżynieryjno-saperskich. 24 września 1944 roku został skierowany do służby w Wojsku Polskim, gdzie objął stanowisko dowódcy wojsk inżynieryjno-saperskich I Armii Wojska Polskiego, którą pełnił do 1945 roku, a przy tym był prezesem klubu piłkarskiego WKS Legia Warszawa. I to w schyłku jego kadencji klub zmienił nazwę na CWKS Legia Warszawa został szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i jednocześnie wiceministrem obrony narodowej i to on wydał rozkaz krwawego stłumienia protestów ludności w czasie wydarzeń poznańskiego czerwca 56. W lutym 1965 roku został głównym inspektorem szkolenia bojowego i jednocześnie wiceministrem obrony narodowej. Dość zabawna sytuacja, ponieważ dwa warszawskie kluby Polonia i Legia miały prezesów, którzy walczyli w bitwie warszawskiej. Kazimierz Sosnkowski, prezes Polonii Warszawskiej Warszawa I Jerzy Bordziłowski, prezes Legi Warszawa. Szkoda tylko, że walczyli po różnych stronach, bo Saznonkowski był najbliższym współpracownikiem Piłsudskiego, a Bordziłowski, no cóż. Konstanty Rokosowski. W czasie I wojny światowej został wcielony do armii rosyjskiej. Do końca 1914 roku uczestniczył w zaciętych bitwach na terenie Królestwa Polskiego. W 1918 roku w związku z działaniami rewolucji październikowej w jego oddziale doszło do podziału. Część żołnierzy opuściła jednostkę, a pozostali wstąpili do nowo formowanego wojska. Konstanty wstąpił do Armii Czerwonej. Pierwsze radzieckie odznaczenie bojowe Order Czerwonego Sztandaru Rokosowski otrzymał za skuteczną szarżę kawaleryjną na stanowisko artylerii białogwardzistów w okolicach Iszyma. Rokosowski walczył także w wojnie domowej w Mongolii. 17 sierpnia 1937 roku stał się ofiarą czystych stalinowskich w Armii Czerwonej. Oskarżony o szpiegostwo dla wywiadu japońskiego i polskiego po ataku Niemiec na Związek Radziecki dowodził dziewiątym Korpusem Zmechanizowanym z odwetu Frontu Południowo-Zachodniego Udział w największych bitwach II wojny światowej, bitwie o Moskwę, bitwie Stalingradzkiej i bitwie na Łuku Kurskim. 29 maja 1945 roku Rokosowski, wówczas dowódca II Frontu Białoruskiego, został głównodowodzącym Północnej Grupy Wojsk Armii Czerwonej z siedzibą w Legnicy. Rokosowski aktywnie przewodził sowietyzacji polskiej armii, uzależniając ją od radzieckich oficerów. 1 maja 1950 roku Rokosowski wydał rozkaz numer 26, zatwierdzający czystkę wśród oficerów wojska polskiego. Na jego mocy usuwano przedwojennych polskich oficerów oraz żołnierzy polskich sił zbrojnych, którzy zdecydowali się wrócić do kraju. Skazano łącznie 86 polskich oficerów, z czego 40 skazano na śmierć, w tym trzech zasłużonych w obronie helu w 1939 roku oficerów mary. Wojennej. W 1956 roku odbywały się masowe wiece Polaków, na których m.in. domagano się wyjazdu marszałka Polski Rokosowskiego do Związku Radzieckiego. W czasie polskiego października odbyły się niejawne pertrakcje, których elementem była obecność Rokosowskiego w nowym biurze politycznym. Władysław Komułka zapewnił przedstawicieli delegacji radzieckiej, iż komunistyczny kurs polityczny w Polsce jest niezagrożony. Wanda Wasilewska, założycielka i przewodnicząca Związku Patriotów Polskich w Związku Radzieckim od czerwca 1943. Współzałożycielka Ludowego Wojska Polskiego, które walczyło na froncie wschodnim II wojny światowej. Od lipca 1944 roku, wiceprzewodnicząca Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Pułkownik głównego zarządu politycznego Armii Czerwonej i uczestniczka Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Członkini prezydium. Centralnego Biura Komunistów Polski przy Komitecie Centralnym WKP. Przez sześć kadencji deputowana do Rady Najwyższej Związku Radzieckiego, zastępca sekretarza zarządu Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. W czasie II wojny światowej Wosilewska była główną doradczynią Józefa Stalina w sprawach polskich. 22 listopada 1950 roku na II Kongresie Obrońców Pokoju w Warszawie została wybrana w skład Światowej Rady Pokoju. Prowadziła działalność literacką, propagandową i dyplomatyczną. Nieustannie stannie krytykując kapitalizm i faszyzm, była być może w pewnej mierze zaślepiona zjawiskiem radzieckiego komunizmu, który z jej punktu widzenia musiał się wydawać końcem historii. Faustyn Grzybowski do służby w Armii Czerwonej powołany 30 października 1935 roku. Do 1938 roku służył kolejno jako elew Szkoły Podoficerskiej 64. Kolejowego Pułku NKWD, a następnie podoficer tej szkoły i podoficer w mieście Cudzuj w Republice Turkmeńskiej. W kwietniu 1944 roku skierowany na kurs specjalny do szkoły NKWD, i po jego ukończeniu rozpoczął służbę w resorcie bezpieczeństwa publicznego. 13 sierpnia 1944 roku był kierownikiem Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Białymstoku i pozostał nim aż do 1945 roku. Osobiście odpowiadał za ochronę Bolesława Bieruta. Był oznaczony m.in. orderem Krzyża Grunwaldu III klasy, dwukrotnie brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Zwycięstwa i Wolności i Krzyżem Wojennym Czechosłowackim. Bolesław Bierut pochodził z chłopskiej rodziny spod Tarnobrzega po wybuchu II wojny światowej udał się do Lublina. Powrócił do Warszawy po kapitulacji. W październiku 1939 roku zbiegł na tereny okupowane przez Armię Czerwoną do Białego Stoku. Przebywał potem na obszarze okupacji sowieckiej, przyjął obywatelstwo radzieckie. Od października 1939 pracował w Kowlu, a następnie na budowie zorganizowanej przez Ludowy Komisariat Komunikacji Związku Radzieckiego. Po ataku Niemiec na Związek Radziecki od lata 1941 przebywał w Mińsku jako kierownik Wydziału Żywnościowego w urzędzie miasta, pozostając jednocześnie agentem wywiadu sowieckiego. W lipcu 1943 roku dostał zadanie operacyjne i został przerzucony do Polski, gdzie wszedł w skład Polskiej Partii Robotniczej pod nazwiskiem Bolesław. Birkowski, Od stycznia 1944 przewodniczący Krajowej Rady Narodowej, 5 sierpnia 1944, został wezwany przez Józefa Stalina do Moskwy, gdzie uczestniczył w rozmowach z premierem rządu RP na uchodźstwie Stanisławem Mikołajczykiem. Zapewniał wówczas, iż nic nie wie o wybuchu Powstania Warszawskiego, co miało utrudnić Mikołajczykowi wykorzystanie faktu zrywu powstańczego jako argumentu w rozmowach o utworzeniu tzw. rządu tymczasowego z udziałem sił niekomunistycznych. Po zajęciu ruin lewoprzecznej Warszawy przez Armię Czerwoną i pierwszą Armię Wojska Polskiego 19 stycznia w stolicy Polski przyjął w imieniu KRN defiladę Ludowego Wojska Polskiego i było to faktyczne przejęcie władzy przez komunistów w Polsce. Po objęciu mandatu poselskiego na Sejm Ustawodawczy został wybrany przez Sejm na prezydenta Rzeczypospolitej, a później był prezesem Rady Ministrów. W związku z tym, że takich postaci jest naprawdę dużo, jedynkę zostawiam wam. Przytoczcie jakichś czerwonoarmistów bądź funkcjonariuszy NKWD, którzy objęli stanowiska w Polsce po II wojnie światowej. Czekam na komentarze. Przy okazji koniecznie zajrzyjcie na kanał Światowa Historia oraz Drama TV, gdzie często się udzielam. Trzymajcie się. Cześć.